Wygranej trzeba się cieszyć na pewno. W drugim secie było trochę problemów, złościliście się, ale to co najważniejsze, pokazaliście wielką odporność psychiczną. Wierzyliście w to, że ten set będzie dla was? Byliśmy pewni od początku tego spotkania i to było widać chyba w każdym secie. Nawet jak robiliśmy błędy, to mieliśmy pod kontrolą spotkanie i myślę, że to było widać. Natomiast błędy będą się zdarzać i to jest na 100%, dlatego też nie możemy się denerwować. Z każdym kolejnym meczem mamy więcej doświadczenia, jesteśmy mądrzejsi, dlatego oby do końca tak dalej. W ważnych momentach oprócz doświadczenia, oprócz umiejętności potrzebny jest ktoś, kto zachęca kolegów do walki. Ty jesteś świetnym przykładem, bo nawet jak słaniesz się na nogach, no to jeszcze walczymy. No i to jest taka wielka wartość polskiego zespołu. Dziękuję za miłe słowo. Na pewno jest potrzebne każdemu sportowcowi, że ktoś docenia to, co robią ludzie na boisku. Natomiast każdy z nas stara się dać cegiełkę do zbudowania tego domu w postaci medalu na tym turnieju. Myślę, że zarówno ja, jak i moi koledzy jesteśmy na tyle doświadczonymi i dobrymi zawodnikami, że jesteśmy w stanie ten sukces osiągnąć.